Mamy kolejny dzień, czwartek i spotykamy się ponownie o godzinie 18. Krótko po 18 jak zwykle. Witam pana Długopolskiego z Chicago. Kłaniam się. Mamy tutaj wspaniałych gości dzisiaj widzę. Stanley Długopolski. Czesław Szczygieł z Bydgoszczy. Bob Suszkiewicz, z Catholics, Trust, God, No, proszę bardzo. Z Koszalina, New Jersey, Niemcy, Austria, Włochy. Pięknie. Dobrze, proszę Państwa, żeby się rozkręcić Powiem Państwu jak rząd na początku Boli się łomotu od ludzi. Jeśli Komisja Europejska się nie zgodzi, to będziemy w trudnej sytuacji, mówi przedstawiciel rządu. Bo jak nie wprowadzimy podatku od posiadania aut, o czym mówiłem, to nie dostaniemy pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, powiedział wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta. Jak wprowadzimy ten podatek od aut spalinowych, to ryzykujemy łomot od ludzi za dodatkowy podatek. To dobrze, że wiecie o tym, że możecie dostać łomot od ludzi. Bardzo mi się to spodobało, bo przynajmniej mamy tu jednego członka rządu świadomego, że no, boi się łomotu od ludzi, tak? Widzą Państwo, w takich czasach żyjemy. Zaczęli rozmawiać w Polsce o dwóch niedzielach handlowych w miesiącu. Są to zaawansowane rozmowy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Żeby w jakiś sposób umorzyć te, te wszystkie pretensje co, co do tego pomysłu i zająć się tym tematem na poważnie, to obiecują bardzo dużo handlowcom za to. No, lobby po prostu yy, spożywcze, nie tylko te wszystkie centra handlowe i tak dalej. No, wszyscy lobbują za tym, żeby były te dwie niedziele handlowe w miesiącu. Polska 2050 złożyła projekt i szuka poparcia. Dwie niedziele handlowe w miesiącu do jego poparcia zachęcani są rządowi koalicjanci zdaniem posłów partii to rozwiązanie niesie ze sobą szereg korzyści dla pracodawców pracowników i klientów ten projekt został skierowany do sejmu no był jednym z postulatem Polski 2050 dwie niedziele handlowe w miesiącu są kompromisem między pełną liberalizacją a obecnym zakazem. Nowe przepisy zawierają korzystne rozwiązania dla pracowników. W tej nowelizacji proponowane jest podwójne wynagrodzenie za pracę w taką niedzielę handlową. Czyli jeżeli ktoś by chciał, to dwa razy tyle by dostawał pieniędzy, ale poza tym jeszcze, że pracował i dostał podwójne podwójny zarobek, to pracodawca ma być zobligowany do zapewnienia jeszcze dnia wolnego za pracę w tą niedzielę. No i to jest ciekawy kąsek dla tych, którzy chcą zarobić żeby by dostali dzień wolny, czyli widać, że ustawiłaby się nieomalże kolejka, tak sądzę ale co za to by było? No uwolnienie handlu w niedzielę przez dwie niedziele w miesiącu miałoby doprowadzić do wzrostu obrotu sklepów o 4%. Możliwy jest, to jest wzrost zatrudnienia na poziomie 40 tysięcy osób w skali całej Polski. To tak tylko na początku Państwu powiedziałem, że o tym zaczyna się mówić i ten projekt jakby wpływa i szuka koalicjantów, tak. Teraz proszę państwa, zajmiemy się panem Trumpem. Poleciał ostro, muszę państwu powiedzieć. Po Żydach oczywiście. Co mamy w tytule? Jeden drugiego straszy. Jesteśmy w takim, w takim momencie historii, że każdy każdego straszy i tych strachów jest bardzo dużo. To są strachy na lachy. W większości, a ja Państwu mówię, że będzie dobrze i proszę o tym pamiętać zawsze. U mnie się nic nie zmieniło. Czuję to, że powinienem Państwu o tym mówić, a jestem coraz bardziej pewny, że będzie lepiej. Więc, co powiedział Pan Trump? Pan Trump powiedział, że oni nienawidzą Izraela i swojej religii. Donald Trump jakby zszokował tymi słowami, zaatakował liberalnych Żydów. Powiedział, myślę, że oni nienawidzą Izraela. Każda osoba żydowska, żydowskiego pochodzenia, która głosuje na demokratów, bo o to tutaj chodzi, to jest tak zwane clue tego, nienawidzi swojej religii. Powiedział w poniedziałek, 18 marca pan Donald Trump. Na reakcję jego politycznych przeciwników nie trzeba było długo czekać. Nazwali jego słowa toksycznymi, a także przypomnieli, że Trump w przeszłości nie potrafił odciąć się od neonazistów i posługiwał się stereotypami, które można uznać za antysemickie. W poniedziałek 18, 18 marca były prezydent, a także, no można by powiedzieć już kandydat, no to w lipcu będzie, ale on już ma tyle głosów zdobytych, że to jest tylko formalność. Powiedział w rozmowie z konserwatywnym dziennikarzem radiowym, że Żydzi głosujący na demokratów są świętokra świętokradcy, świętokradcami są. Sztab prezydenta Bidena oraz sprzymierzony z nim grupy polityków Partii Demokratycznej nie potrzebowały wiele czasu, by potępić jego słowa. Komentarze Trumpa padły podczas audycji prowadzonej przez Sebastiana Gorkę. Tak się nazywa gość, który w przeszłości sprawował funkcję kampanijnego doradcy byłego prezydenta. W trakcie wywiadu Gorka naciskał na Trumpa, aby podzielił się swoją opinią o prominentnych demokratach, którzy krytykują politykę premiera Izraela Benjamina Netanyahu podczas wojny Izraela z Hamasem. Powinni się wstydzić, ponieważ przez nich Izrael zostanie zniszczony. To Trump powinien się wstydzić. Jonathan Greenbald. Dyrektor żydowskiej organizacji Anti-Defamation Launch nazwał uwagi Trumpa zniesławiającymi. Biały Dom określił, miałem toksycznych, a sztab prezydenta Bidena oskarżył Trumpa o atakowanie żydowskich Amerykanów w czasach narastającej fali antysemityzmu. Jedyną osobą, która powinna się tutaj wstydzić, jest Donald Trump, twierdzi James Singer, rzecznik sztabu Joe Bidena i wiceprezydentki Kamala Harris. Wczoraj Donald Trump miał bardzo dobry dzień na kilku frontach, to też o tym trzeba powiedzieć. Sędzia na Florydzie pani Allian Cannon wydała instrukcje, na podstawie których wybrani będą jurorzy w sprawie dokumentów Trumpa skonfiskowanych w jego domu w Maralago, przez FBI, jurorzy, czyli ława przysięgłych, musi się dowiedzieć, że prezydent i tylko prezydent ma prawo taić i odtajniać dokumenty oraz informacje na temat innych prezydentów, którzy też wzięli dokumenty do swojego domu i nigdy nie zostali oskarżeni, a wzięli wszyscy. Wielu interpretuje to jako sukces Trumpa, Sprawia to, że wyrok wskazujący jest praktycznie niemożliwy, czyli Trumpowi odpadłaby jedna ze spraw. Wczoraj odbyły się prawybory w trzech dużych i ważnych stanach. Przedwczoraj, to zależy od czasu. Donald Trump wygrał w Arizonie 78%, Floryda 81%, Ohio 79%. Na ten moment Trump ma już 1615 delegatów. Do tego, żeby mieć nominację Partii Republikańskiej trzeba 1200, chyba kilkanastu albo kilkudziesięciu już w tej chwili nie pamiętam. Nie ma to znaczenia, dlatego że już nie ma co liczyć, bo Trump ma już 1615 kandydatów, więc nie ma się co zajmować tamtym liczeniem, już jest nieaktualne. No i czekamy tylko na konwencję Partii Republikańskiej, tak? On, proszę Państwa, jak dostaje mandat oficjalnego kandydata Partii Republikańskiej na prezydenta Stanów Zjednoczonych, to to już jest osoba o szczególnych, szczególnych prawach w Stanach Zjednoczonych. To już jest pełna ochrona. To już jest ktoś zupełnie inny, jak do tej daty lipcowej, tak? Zresztą teraz widać, często oglądam filmy, jak on się porusza, z kim, w jakim towarzystwie. No on przejął, on ma ogromną władzę, Trump. On to jest, proszę Państwa, to ja sobie nie przypominam, żeby w jakichś poprzednich latach, czasach przyszły kandydat na prezydenta... Stanów Zjednoczonych w trakcie kiedy jeszcze jest w trakcie przed wyborami miał tak ogromną władzę i tak ogromny wpływ jak Trump ma w tej chwili na partię republikańską. Tam go nawet kongres i senat słucha co on powie. On ma tam swoje ogromne strefy wpływów proszę państwa. No czekamy zobaczymy co się wydarzy, zobaczymy co będzie. Mamy teraz y, sytuację, gdzie Kreml straszy Francuzów. Tutaj była sytuacja, gdzie Trump straszył Żydów, a teraz przechodzimy do y, tego, że Kreml straszy Francuzów. No Kreml, czyli Rosja, Putin. Jeśli dla nich y, jest, będą, jeśli. Jest dla nich miejsce na naszych polach Rosji, e, mówi Rosja o Francuzach. Jeśli wojska przybędą z nadsekwany, to ich zniszczenie będzie priorytetem dla rosyjskiej armii, zapowiedział w najnowszym wpisie Dmitrij Miedwiediew. Kwestia ich systematycznego niszczenia nie będzie najtrudniejsza, ocenił. W pewnym momencie zacytował także Aleksandra Puszkina. To jest yy, oczywiście wlew do historii. Mam nadzieję, że Francuzi tego nie zapomnieli. Yy, no i sytuacja jest teraz taka, że... Yy, no dlaczego to w ogóle wynikło? No z czego to wynikło? No z tego, że prezydent Fa Francji, Emmanuel Macron, cały czas straszy Europę i Rosję, że wyśle wojska na Ukrainę, a później zaczął mówić, że wojska francuskie, tak, że one są bardzo chętne i one są przygotowywane. No to w związku z tym Rosja jemu odpowiada, tak. No i to kolejna odsłona dyplomatycznego starcia Moskwy z Paryżem. Macron w pierwotnej propozycji sugerował wysłanie francuskich saperów do rozminanowywania frontu, jednak według, proszę Państwa, nie wiem czy wiecie, tam jest 170 tysięcy kilometrów kwadratowych zaminowanych. Polska ma 345 tysięcy kilometrów kwadratowych powierzchni. To jest dokładnie połowa Polski, takiego obszaru jest zaminowana Ukraina. To sobie w ogóle trudno wyobrazić. To jest niewyobrażalne. Te miny są tak zmyślne, że po prostu trzeba uważać, gdzie się chodzi. To sobie w ogóle trudno wyobrazić, nie będę nawet o tym mówił. To są miny pułapki i tak dalej. Poruszanie się po tych terenach to jest po prostu proszenie się o, o ciężkie kalectwo albo wizytę na, na drugim świecie. Tak? Według doniesień prasy francuskiej, Pałac Elizejski ma być skłonny do wysłania regularnych oddziałów, jeśli Rosjanie podejdą pod Kijów lub Odessę. Ofensywa Kremla ma rozpocząć się w maju, dlatego że no, Rosja się do tego przygotowuje. Mówi, mówi o dwóch jeż... armiach, które będzie tworzyć. Ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kueba ocenił, że słowa prezydenta Francji dotyczący możliwości wysłania wojsk na wschód wszyscy rozumieją, ale boją się o tym mówić. No, bo się straszą wszyscy, tak? Propozycja nie spodobała się za to na Kremlu, a upust swoim emocjom po raz, raz kolejny w sieci dał Dmitrij Miedwiediew. Powiedział, że właściwie dla dobra sprawy byłoby miło, Gdyby niespokojni Francuzi wysłali do Banderlandu e, kilka pułków, czyli swoje wojska. Wytłumaczę Państwu, co to jest słowo Banderland. Nie wiem, może, może wiecie, może jest od Bandery, tak? Banderland. Rosyjskie propagandowe określenie Ukrainy. Tak nazywają Rosjanie Ukrainę banderlandem od bandery. To jest ciekawe, nie wiem czy Państwo w ogóle o tym wiedzieli, bo to te informacje, które przychodzą z Ukrainy, no nie, akurat nie słyszymy takiego słownictwa, ale te, które przychodzą z Rosji, to, to tam są podane te jakby słowa, którymi określają różne elementy strategii w ogóle ukraińskiej i tak dalej. I tam na te słowa można trafić. Więc kilka pułków, on mówi, jakby wysłali Francuzi, mówi Miedwiediew, ukrywanie w ogóle tej liczby personelu wojskowego jest bardzo problematyczne, dlatego też kwestia ich systematycznego niszczenia nie będzie najtrudniejsza, ale będzie niezwykle ważnym zadaniem, mówi Dmitry Miedwiediew o niszczeniu wojsk francuskich, które pojawią się na Ukrainie. No to on mówi o priorytecie, że to jest w ogóle dla nich priorytet by był. Teraz sobie wyobraźmy, jakby się tam wojska polskie pojawiły, tak? Oficjalnie, albo niemieckie. No to byłoby priorytetem dla Rosjan, żeby właśnie ich atakować. Ale jaki byłby z tego pożytek, napisał były prezydent Federacji Rosyjskiej. Miediediew grzmi według wiceprzewodniczącego Federacji Rady Bezpieczeństwa przy tak dużej liczbie trumien, które trafią do Francji, on tak mówi. Nie będzie dało się ukryć skali śmierci zawodowego personelu wojskowego tam we Francji, tak? bo będą im to wysyłać wszystko, więc. No, słownikiem w ogóle, jakim oni dysponują, jakim w tej chwili się rozmawia między państwami, ten słownik jest yy, porażający. Po raz pierwszy coś takiego w ogóle czytam, a czytałem sporo rzeczy też o II wojnie światowej i tak dyplomaci, no, oni w inny sposób wtedy ze sobą rozmawiali. No, teraz... Yy, te strony rozmawiają w inny sposób. Dmitry Miedwiedaj zagroził także, że regularne siły francuskie spotkają się ze sprzeciwem wściekłych krewnych i złych przedstawicieli opozycji, którym powiedziano, że Francja nie jest w stanie wojny z Rosją. No że sam fakt wysłania wojsk francuskich na ziemię ukraińską będzie wypowiedzeniem, wojny Rosji. Francja, no tak, Rosjanie to potraktują, że bez względu na to, czy będzie oficjalnie wypowiedziane, czy nie, to oni to potraktują jako akt wojny w stosunku do Rosji, jeżeli Francuzi tam wyślą swoje wojska. No tak to należy rozumieć. Według lidera jednej Rosji znów aktualne stają się wersety Aleksandra Pursz Puszkina, Przyślijcie nam więc witi, swoich rozgoryczonych synów. Jest dla nich miejsce na polach Rosji, wśród obcych im trumien. Podsumował swój wpis Miedwiewiew. No tak. No tam wiemy o tym, że oczywiście Napoleon, jest teraz ten film Napoleon, nie wiem czy Państwo go widzieli, ponad 3 godziny trwa. No i tam, tylko że się klimat zmienił, tak, jest cieplej, no ale tam dalej jest zimno. Jak przyjdzie zima, to... to dla wojsk jest problem. 400 tysięcy żołnierzy i dwie nowe armie. Kreml szykuje się do ofensywy. Takie informacje spływają. W nocy ze środy na czwartek nad Kijowem Kijów był wstrząsany serią eksplozji. Rosyjskie wojsko zaatakowało śpiących cywilów, zmuszając ich do ewakuacji. Jest to jeden z wielu ataków tego typu, które Rosja przeprowadziła w ostatnim czasie na Ukrainę. Analitycy Instytutu Studiów nad Wojną podejrzewają, że Kreml wykorzystuje ukraińskie niedobory broni i rozpoczyna przygotowania do kolejnej ofensywy. Potwierdzeniem tych przypuszczeń mogą być słowa Ciegiara Shoigu, który zapowiedział, że Moskwa tworzy dwie nowe armie. Co wyobrażacie państwo? Dwie nowe armie to brzmi e, złowieszczo. Mamy tutaj sytuację o masowych nalotach Rosji na własne terytorium. Trwają walki z dywersantami i Rosjanie zaczęli przeprowadzać masowe naloty na własne terytorium. Ci dywersanci od ponad tygodnia szturmują okolice Biełgarodu i Kurska. Putin odpowiedział brutalną siłą, ocenił niemiecki analityk Julian Robke, masowe ostrzały w obodzie białgorodzkim. Od przeszło tygodnia działają tam dywersanci. Legion Wolność Rosji informował o zajęciu kolejnych wiosek w okolicach Białgorodu i Kurska, w obwodach graniczących z Ukrainą. Kreml postanowił zdecydowanie odpowiedzieć na nieprzyjazne ruchy, informuje niemiecki dziennik Bild. Siły podległe dowództwo rosyjskiej armii Zaatakowały w miejscowości Kozinka. Od kilku dni toczą się tam zaciekłe walki między zwaśnionymi stronami. Zwróćcie uwagę, że ten konflikt rozlał się już na ziemie rosyjskie. I to jest faktem. Analityk Bilda nie ma wątpliwości, kto wydał rozkaz. Putin odpowiedział tą siłą. We wtorek informował e, Bild o spotkaniu rosyjskiego przywódcy z członkami Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Wezwał zgromadzonych funkcjonariuszy do polowania na zdrajców. Zachód wykorzystuje różnego rodzaju transgraniczne i radykalne grupy terrorystyczne i zachęca do agresji przeciwko Rosji, przekonywał. Wychodzi na to, że Kreml przeszedł od zapowiedzi do konkretnych działań. Na miejscu pojawiły się ekipy ratownicze. Ataki na zachodzie Rosji trwają już od ponad tygodnia. Więc Siegiel yy, Szojgu chodzi o, powiedział, yy, członków trzech organizacji Legion Wolność Rosji, Rosyjski Korpus Ochotniczy oraz Batalion Syberyjski. Tak? To jest to, z kim mają problem w tej chwili. Ale, proszę Państwa, może zatrzymamy się na bardzo ciekawym temacie. Ja będę chciał w tej chwili Państwu puścić pewien film. Chciałbym oczywiście wprowadzić w ten temat tak, Was najpierw, że europejscy rolnicy oskarżają Ukrainę o to, że jej zboże zalewa rynki i szkodzi ich interesom. W rzeczywistości jednak Rosja, wykorzystując zamieszanie polityczne w Europie, w ciągu ostatniego roku wysłała setki tysięcy ton darmowego zboża do krajów Afryki i Azji, zaniżając w ten sposób jego ceny. Rosja robi to nagminnie, wysyła ogromne ilości darmowego zboża właśnie do Afryki i Azji. To są ogromne ilości, proszę Państwa. Choć Putin dokładnie zaplanował te działania, jak mówi prasa, analitycy uważają, że kraje europejskie mogą pokrzyżować jego plany, wystarczy, że pomogą Ukrainie w eksporcie jej produktów rolnych. I tu od razu pojawia się no, mój, mój słynny śmiech, jak to ma Europa pomóc Ukrainie w eksporcie jej produktów rolnych. Morze Azowskie i Morze Czarne jest zablokowane, więc Ukraina tam, gdzie zawsze wypływały statki ze zbożem, to jest wszystko zablokowane. I teraz y, gdzie ma to zboże krendy iść? No przez Polskę. Widzą Państwo, co się dzieje? Powiem tak, Ukraina dostała po prostu y, otoczona i po prostu zamknięta. Nie ma jak eksportować tego zboża. Ja generalnie powiem Państwu, że ja w takim czymś upatruję biznes. Autentyczny biznes, proszę Państwa. To nie jest to coś, że można tego nie zrobić. E, jaki biznes? Ogromny biznes dla Polski. Ja przyznam się Państwu, dlaczego... Oni tego nie widzą, tak? Strajki są rolników. Ja bym zrobił korytarze, korytarze po prostu, e, korytarze samochodów, tych, które wywożą ukraińskie zboże, oczywiście prosto do Niemiec, do tych wielkich portów niemieckich i do niektórych portów w Polsce. Tego się da przypilnować. Obojętnie czy cłami, czy pieniędzmi pod zastaw za każdą ciężarówkę wjeżdżającą do Polski, porobić im specjalne korytarze transportowe, brać za to kasę, po prostu liczyć jak za zboże, no bo jak ma zboże być transportowane, to niech ma. Jeśli Unia Europejska otwiera się otwiera się tak na produkty bo otworzyli im granice do Unii Europejskiej to proszę bardzo no to, to teraz niech biorą te transporty z niech idą te transporty zboża z Ukrainy do Niemiec i tam dalej niech niech rozwożą albo niech rolnicy pilnują jak, jak to ma być rozwożone bo ja sobie tą sytuację trudno mi sobie w ogóle wyobrazić. Jest Ukraina, ma najlepsze ziemie na świecie. O tym, proszę Państwa, zawsze trzeba pamiętać, że to jest spichlerz zbożowy całego świata. Nikt nie ma takiej produkcji. To się nazywa kwintalis hektara. Kiedyś w komunistycznej Polsce e, mówiło się, ile tych kwintalis hektara, e, jaka jest produkcja, czyli ile można wyciągnąć sektara tego ziarna, tak? Ale zanim jeszcze powiem coś na ten temat, bardzo prosiłbym o zwrócenie uwagi na ten film, który w tej chwili Państwu puszczę, bo facet mówi ciekawie. Gdybyśmy chcieli odpowiedzieć na pytanie, kto stoi za tym lobbyingiem, skoro Ukraina tak świetnie lobbuje w Brukseli najwyraźniej lepiej od polskich rolników to warto odpowiedzieć na pytanie, kto produkuje zboże na Ukrainie. Muszą Państwo wiedzieć, że to są wielkie w większości agroholdingi. Zaraz pokażę Państwu strukturę rolnictwa ukraińskiego, ale jaki jest kapitał? Jest kapitał niemiecki, holenderski, amerykański itd. itd. No to wiadomo, już w takim razie e, firmy, z których kraju lobbują w Brukseli, daleko geograficznie do tego lobbingu nie mają. Jeżeli mówimy o Niemcach czy Holendrach, a to są wielkie, wielkie biznesa. Absolutnie polscy rolnicy w ogóle nie mają co się porównywać. E, Mamy 93 agroholdingi, takie gigantyczne w Ukrainie, które proszę zobaczyć, to są dane z tamtego roku miały prawie połowę wszystkich gruntów rolnych Ukrainy. Część miały, mówiąc kolokwialnie, na lewo na słupy. Jest to znany proceder w tym momencie na Ukrainie uwolniono w ogóle sprzedaż gruntów do 10 tysięcy hektarów i z tego co wiemy, to w ostatnich miesiącach galopuje sprzedaż kolejnych gruntów, więc nie mamy bardziej aktualnych danych. Mogą być Państwo natomiast pewni, że te 47%. Wszystkich gruntów w rękach wielkich agroholdingów to są tak naprawdę dane archiwalne. Widzą Państwo, uwolniono sprzedaż gruntów na Ukrainie. Zaraz powiem, co to jest za mapa. To jest bardzo ważna mapa, którą teraz Państwo widzicie. O co chodzi? No Chodzi o to, że uwolniono sprzedaż gruntów no, rolnych do 10 tysięcy hektarów. Po prostu można sobie pójść i kupić. No, jak się zapłaci, to się kupi. I teraz zwróćcie Państwo uwagę na tą mapę Ukrainy. Yy, dlatego ona jest taka, dlaczego taka kolorowa? Dlatego, że tam są różnego rodzaju grunty opisane. Zwróćcie uwagę na ten ciemnoceglany kolor. Ten ciemnoceglany kolor oznacza czarnoziemy. Najlepsze grunty na planecie Ziemia. I proszę Państwa, to są te żyzne grunty. Tego jest tak dużo, że tam, tak jak powiedział ten pan przed chwilą, 93 gospodarstwa rolne są, tak? Reszta się nie liczy. Oni prawdopodobnie, bo to są były dane archiwalne, prowadzą gospodarkę siewną, czyli uprawiają te czarnoziemy i o, tam były dane y, wiele lat do tyłu, tam było 47% z tego, co ja tak przeglądałem, to prawdopodobnie prawie 60% Ukrainy jest w rękach oligarchów i w tych wielkich holdingach, które uprawiają po prostu Tą, tą ziemię. To jest miejsce na robienie miliardowych, miliardowych biznesów przez te holdingi, yy, które zajmują się produkcją zbóż. Tak? Czyli holdingi rolnicze. I tam, no, jeżeli jest uwolniona sprzedaż tej ziemi do 10 tysięcy hektarów, to wyobraźcie sobie Państwo, 10 tysięcy hektarów to jest niewiele, według tego. Dopiero na więcej trzeba tam się postarać. I teraz 10 tysięcy hektarów czarnoziemów, no zresztą to jest nawet, to jest ogromna produkcja. To jest, są niewyobrażalne, nawet tam widzi się na Półwyspie Krymskim, na dole, też prawie pół Półwyspu Krymskiego to są czarnoziemy. I to jakby był klimat śródziemnomorski, więc wegetacja tam jest niebywała, niesamowita. Także proszę państwa, macie mapę i w końcu może widzicie, o czym jest mowa. Taka ilość ziemi, czarnoziemów na Ukrainie, to jest po prostu nie, to jest nie do pomyślenia. To w ogóle to jest absolutny skarb, dlatego mówi się o Ukrainie jako spichlerzu świata. To państwo jest w stanie wyprodukować całe ziarno, które jest na świecie potrzebne. Dokładnie tak jest. Więc w tej chwili ta sytuacja, gdzie nie mogą oni tego ziarna wywozić no, przez Ukraińcy, przez Morze Czarne, czy tam Mazowskie, czy gdziekolwiek to było robione z tych portów, tam porty Odeskie, czy Odessa pracowała i tak dalej no to są zmuszeni teraz do Europy, no, przez Polskę. No ale tu rolnicy blokują granice, przejścia graniczne, się w ogóle nie dziwię, tak? Jeżeli ten problem nie zostanie rozwiązany, to trzeba jakieś korytarze porobić, trzeba te samochody po prostu oznakować elektroniką, mają wysyłać każdy samochód, to... To można zrobić, jeżeli ktoś chce robić miliardowy biznes, to każdy samochód ma mieć transponder, ma, ma być jakaś służba, która będzie to kontrolować, ten transport wsch ze wschodu na zachód i transport ma być odbierany. Każde zboczenie lub zrobienie coś z ciężarówką będzie niosło za sobą ogromne kary czy coś. To wszystko można proszę Państwa, zorganizować, bo ja Państwu powiem tak szczerze, mi trudno sobie wyobrazić sytuację, patrząc się na tą mapę Ukrainy i te czarnoziemy, jak, jak ten problem rozwiązać. Ja wiem, że oni wiele sprzedają gdzieś tam po bokach, ale to produkcja jest tak ogromna, że to w ogóle no w tej chwili rolnictwo wkracza w fazę, takiej produkcji autonomicznej, czyli na tych kombajnach już nie będą ludzie siedzieć, tylko kombajny będą sterowane, bo to są tak długie pola, niektóre na tych czarnoziemach, proszę sobie wyobrazić, że kombajn jedzie w jedną stronę przez dwie godziny na przykład i wraca później drugim ciągiem, też dwie godziny. Żeby, żeby pole po prostu całe, to są ogromne połacie, to sobie w ogóle trudno wyobrazić. To jest potężna, ogromna produkcja. I holdingi i amerykańskie, i niemieckie, i to wszystko. A w związku z tym, że są niemieckie, no to teraz mamy odpowiedź na to, dlaczego tak Niemcom, bo wiemy wszyscy przecież, że Unia Europejska i przewodnicząca Komisji Europejskiej von der Leyen jest Niemką, tak? I oni, Komisja Europejska reprezentuje interesy Niemiec, więc jeżeli niemieckie holdingi są na Ukrainie, to oni chcą to swoje zboże. No, Albo upłynnić jakkolwiek, czy upchać je w Polsce. No to interesy niemieckie są takie, że oni spowodowali otworzenie tych granic i się nie pytali Polaków. Oni, oni, mają, oni mają w dupie, proszę Państwa, oni mają swój interes, a, a ma, absolutnie mają w tyłku to, co, co inni, jaką cenę za to Polacy zapłacą. tak? Więc taka jest prawda. I holdingi są międzynarodowe, między innymi amerykańskie i różne inne. Przed chwilą ten facet mówił i widzicie Państwo, co... Co zostało stworzone? Oczywiście interes Putina jest taki, żeby doprowadzać do zagęszczenia tej sytuacji, utrudnienia tej sytuacji, dlatego że oni tam właśnie piją szampany w Rosji i biją brawo. Im ta sytuacja jest trudniejsza i im bardziej Ukraina nie może tego eksportować przez Polskę, no to dzieje się to co się dzieje? Więc on bije brawo rolnikom polskim, którzy blokują granice ukraińskie, no bo to jest w jego interesie. Dlatego służby polskie niektórych, niektórych ludzi, którzy tam mają jakieś plakaty i prorosyjskie, no po prostu prowadzą wobec nich postępowania karne. To jest. To jest poważna sprawa, to jest poważna polityka, to, to jest gospodarka, która, yy, która musi być uwolniona, bo te, tego się nie da Ukrainy zamkniętej trzymać, no bo wyobraźcie sobie w jaki sposób, to, 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 to jest nie do zrobienia, bo oni produkują, a nie ma gdzie tego wywozić. No gdzie mają wywozić? Na Białoruś albo do Rosji? Południowa strona jest praktycznie cała zablokowana, a te państwa, które są od południa, to mają swoją, także swoją produkcję i oni nie potrzebują. No tam, gdzie potrzebują, to jest głównie Afryka, no i inne kraje tam ewentualnie europejskie, czy coś, czy jakoś po drugiej stronie. No, jeśli Ukraina będzie w takich kleszczach, że nie będzie można tego wywieźć, no, i, no widzę tą sytuację bardzo niewesoło. Więc takie różnego rodzaju plany są snute, jeszcze od nich nie wiemy, co tak naprawdę powinno się zdarzyć, żeby ta sytuacja została odblokowana. Na razie rolnicy strajkują i to bardzo dobrze, dlatego że no widzicie państwo, no. Przecież gdyby to normalnie poszło przy otwarciu granic, to byśmy stracili polskie rolnictwo i tożsamość narodową, dziedzina gospodarki by przestała, y, przestała istnieć. A i tak w roku 90. kiedy była transformacja, głównie kapitał zagraniczny spowodował unicestwienie przemysłu w Polsce nie omalże całego. Przecież dokładnie o tym wiecie a komu to było na rękę? No oczywiście, że Niemcom, bo oni chcieli mieć w takim kraju jak Polska, prawie 40 milionowym wtedy, no chcieli mieć swoich partnerów, którzy nie produkują, ale kupują od Niemiec, żeby nakręcać przemysł niemiecki, tak. Czyli widzieli w nas klientów, a nie producentów. No i to a poza tym oni mają swoje strategie po podpisywane różnego umowy, rodzaju umowy Niemcy i oni, biznes ma to do siebie, że Niemcy nie będą zwracać uwagę na to, czy Polsce się to podoba, czy nie. I właśnie przy pomocy urzędników Unii Europejskiej, przy pomocy Komisji Europejskiej robią to, co robią i krzywdzą i chcą doprowadzić do, do upadku naszej gałęzi przemysłu rolnictwa. No to są nieodpowiedzialne decyzje. Jak można granicę otworzyć po prostu i, i wpuścić do Europy zboże, które, które, no, które jest kilka razy tańsze od tego, które produkuje Unia Europejska. Przecież to są, to naprawdę ci ludzie, którzy tam siedzą, to są dywersanci Polski, tak? to, to mnie tym bardziej zastanawia że wiele aktów prawnych, które w tej chwili nas dotykają i doprowadzają do zniszczenia tej dziedziny gospodarki polskiej rolnictwa, było przegłosowywanych w Brukseli przez polskich, polskich eurodeputowanych. Jak to się dzieje, proszę Państwa, tego to ja nie wiem, ale się dzieje, tak? Także mamy, mamy sytuację jeszcze, o której nie raz, nie raz będziemy mówić. A teraz yy, chciałem Państwu powiedzieć yy, o ciekawej sytuacji. Właśnie zastanawiam się, od której rozpocząć. Bo o kościele może powiem. W ogóle sytuacja jest taka w Europie, że sprzedawanych jest dużo kościołów. W Europie. W Niemczech bardzo dużo. I w Polsce również. I teraz mamy sytuację, że jest na przykład jeden, jeden z kościołów na sprzedaż w Polsce, ale to nie był byle jaki kościół. Co za niego 800 tysięcy cena jest do negocjacji. Jakby mówią, że to jest niecodzienne ogłoszenie. Sprzedaży pojawiło się na jednej z internetowych platform. Jako nieruchomość, sprzedaż wystawiono zabytkowy kościół pod wezwaniem świętego Michała Arkanioła w okrzeszynie położonej całe 30 km w granicy polsko-czeskiej. Co zaskakujące, w cenę sakralnego obiektu wliczone jest również cmentarz. Więc proszę Państwa, kus, kup sobie kościół, jakby cmentarz dostaniesz gratis, tak? I to jest, co jest ciekawe. Przepiękny jest kościół, zabytkowy. XVI wiek, proszę sobie wyobrazić. Pod wezwaniem świętego Michała Arkanioła w Okrzeszynie. Ja mówię o tym, bo są ludzie, którzy są tym zainteresowani, a słuchają mnie ze Stanów Zjednoczonych. Zobaczcie, ja mówię dokładnie, gdzie to jest. Czyli Okrzeszyn, Polska, XVI-wieczny kościół. Osoba, Sprzedająca wspomniała, że razem z budynkiem nabywca wchodzi w posiadanie małego cmentarza, zabytkowego cmentarza, który ma kilkaset lat. Kwota, którą można jeszcze negocjować, to 800 tysięcy złotych. Więc w Polsce rzadkością jest przeznaczanie kościołów na cele inne niż sakralne, co jest zjawiskiem dosyć powszechnym w Europie. Tym większe zaskoczenie wywołało to właśnie ogłoszenie, że z XVI wieku kościół na terenie gminy Lubawka on jest, wybudowany w latach od 1580 do 1585. Pięć lat go budowali. Obecną formę otrzymał w 1737 roku. Jest z kamienia wykonany. I ma jedną nazwę, ora, jedną nawę, tak zwaną kościelną, oraz wydzielone prezbiterium. Nad nawą znajdują się drewniany strop, a nad prezbiterium sklepienie krzyżowe. Natomiast w nawie, naprzeciw prezbiterium, zachowała się drewniana konstrukcja chóru muzycznego. Sprzedający zachwala zabytkowy budynek, pisząc zabytek, idealnie spełni się w roli sali bankietowej, weselnej lub konferencyjnej. Akustyka, podobno w tym kościele jest nieprawdopodobna. I po adaptacji może stać się wyjątkowym obiektem, w którym można organizować wydarzenia muzyczne i tak dalej i tak dalej. Albo zrobić tam jakiś obiekt hotelowy. No rzeczywiście, no, przepiękne miejsce, muszę państwu powiedzieć. Poza tym bardzo dobra energia. Jeden z moich kolegów tam był, to oglądał. Powiedział, że energia. Ja Państwu powiem, te obiekty sakralne, katedry i te różne inne kościoły, one były wybudowane nie w przypadkowych miejscach. Takie obiekty nigdy nie są budowane w przypadkowych miejscach. Tam musi być jakiś splot energetyczny lub coś. Są ludzie, którzy to wyczu wyczuwają. Natomiast ludzie, którzy się tam znajdą, czują się tam dobrze. Z tych, którzy no, nie zajmują się jakby tym tematem. Jest to wyjątkowe miejsce energetyczne, ale takich zabytkowych kościołów jest w Polsce do sprzedaży coraz więcej. Natomiast to są jakby inwestowanie w real estate, także ktoś kupi sobie kościół. Natomiast bardzo dużo osób również w Polsce, na całym świecie, w Stanach Zjednoczonych buduje się mnóstwo schronów. Schronów proszę państwa Jakie tylko. Są też tak duże bunkry, że tam są galerie, galerie obrazów, konie wyścigowe są trzymane. Wszystko w podziemnych rezydencjach, koszty tych rezydencji sięgają sum nawet do ćwierć miliarda dolarów, czyli do 250 milionów dolarów. To są ci, którzy mają najwięcej pieniędzy. A w bardzo wielu domach budowane są tak zwane panic roomy, czyli pokoje, gdzie ciężko znaleźć w pokoju taki, w domu ten pokój. On ma jakąś tam wentylację, ma tam wodę do picia, ma środki komunikacji różnego rodzaju, żeby się ze służbami skontaktować, ma tam monitory, kamery, taki panic room gdzie jak ktoś zaatakuje naszą posiadłość, to my się możemy tam schować, zamknąć i nie ma możliwości, żeby ktoś sforsował te drzwi i wszedł do środka. tak? To też właśnie bardzo dużo tych pani krumów jest, jest budowanych. Na te wszystkie schrony, te tak zwane, są firmy, szwajcarska firma Opidium, różnego rodzaju projekty, które są robione, tych wszystkich bunkrów i, i, i po prostu tam, gdzie się można schować. Wiemy, proszę Państwa, że Szwajcaria ma bunkry dla wszystkich swoich obywateli. Tam są porobione, czyściutko, wszystko oni tego pilnują, także każdy ma się gdzie schować, każdy ma swoje miejsce w Szwajcarii. Ale to jest w ogóle wyjątkowy kraj. Także mm, mamy tutaj tego rodzaju ciekawe sytuacje, y, które się wydarzają i, i tyle. E, chcieli Państwo ode mnie usłyszeć y, coś na temat sztucznej inteligencji. Ja obiecuję Państwu, że w najbliższym czasie y, dam Państwu link do strony internetowej na której sztuczna inteligencja skomponowała mi piosenkę do mojego programu. Nie żartuję, przyznam się, że jestem w nieustającym szoku od kilku dni. W najbliższych dniach, proszę Państwa, dam Państwu link w opisie mojego filmu do tej piosenki, która została ułożona o moim programie. Automatycznie będziecie mieli wejście na tą stronę, która tą stronę ze sztuczną inteligencją, która tą piosenkę przygotowała, wystarczy się tam zarejestrować, to nic nie kosztuje, macie, możecie dziennie w ciągu jednego dnia zrobić sobie 10 piosenek, nauczyć się jak to się robi, codziennie 10, bo to jest za darmo, nie więcej. Będziecie mieć 10 w ciągu dnia, to następny dzień znowu od nowa macie 10 i możecie sobie stworzyć piosenkę. Ten system tworzy po dwie piosenki od razu i możecie podać swoje słowa, resztę i wybrać formę muzyki, w jakiej ta piosenka ma być wykonana. Powiem wam, że jestem w szoku nieustającym. Podam wam dokładnie tą stronę i jak to po prostu zostało zorganizowane i możecie sobie bez względu na to, gdzie, gdzie jesteście, w jakim, w jakiej stronie naszej planety, to możecie komuś zrobić super, ale to super niespodziankę. O kimś stworzyć piosenkę. To jest świetny pomysł na prezent. No, kapitalny. W związku z tym w najbliższych dniach dam Wam link do mojej piosenki, żebyście się Mam tylko jedną prośbę, tam będzie łapka w górę czy w dół, czy Wam się podoba czy nie i wówczas możecie sobie na tą stronę wchodzić i e, po prostu to i tak jest za darmo wszystko, tak że tam nikt za, za nic nie płaci. Bardzo ciekawa forma stworzenia komuś znajomemu czy komuś członkowi rodziny piosenki o tym kimś i to profesjonalnej. No nie uwierzycie państwo, ja jestem w nieustającym szoku. E, proszę państwa, jutro mamy piątek, piąteczek, piątunio. Spotykamy się o godzinie 18. E, dzisiaj będę pomału kończył transmisję. Oczywiście zobaczymy co się dzieje. 2200 głosów na naszej ankiecie. Czy życie w dzisiejszych czasach powoduje u ciebie lęki? Bojąc się o przyszłość swoją i rodzinę. 75% państwa jest na tak, że, że macie takie lęki. Kończę ankietę. Ankieta się pojawia właśnie teraz na, na czacie. Już się pojawiła. Mamy ją już. 2200 głosów. To jest dużo. A ja cóż, pozdrawiam wszystkich Państwa. Chicago oczywiście pozdrawiam. Stany Zjednoczone, Polonia, Adams Radio również. No i całą Polonię na całym świecie, gdzie mnie słuchacie. I oczywiście wszystkich Państwa, którzy jakby jesteście ze mną tutaj w Polsce. W każdym bądź razie tą mapę długo trzymałem żebyście zobaczyli ile czarnoziemów jest na Ukrainie, jaki to jest rzeczywiście problem. A powiem wam jeszcze nieraz o, to, o tym mówiłem, że Hitler no, w czasie II wojny światowej wywoził te czarnoziemy z, do Niemiec. Wagonami szły. Co jest jeszcze ciekawe w tych czarnoziemach, to to, że one w niektórych miejscach są do głębokości półtora metra. To sobie możecie wyobrazić, że na takiej ziemi można bez nawozów sztucznych sadzić. Więc generalnie w większości przypadków powinny, powinny być to zdrowe ziarna, jeśli ktoś by tak robił. Dlatego, że pszenica jest najbardziej oczywiście ziarnem wymagającym. No wystarczy głębiej zaorać i, i siać znowu w następnym roku. No, przyznam się Państwu, że no to jest problem. To jest światowy problem, co, co zrobić z tą Ukrainą. Tak. jeszcze na temat Ukrainy mam ciekawe informacje, ale to już nie dzisiaj. Serdecznie pozdrawiam Państwa. Kłaniam się. Do następnej okazji. Milko, dziękuję. Trzymajcie się w zdrowiu. Serducho wielkie.